Pani Ewo, wyjątkowy wieczór z bardzo smutnymi historiami. Ja myślę, że kto jak kto, ale Pani na pewno niejednokrotnie była świadkiem tego, co przeżywają czasami w tych pięknych willach, we wspaniałych apartamentach kobiety. I zastanawiam się, dlaczego tak mało osób reaguje? Tak mało osób reaguje z kilku powodów. Pierwszy jest powód taki, że jest to temat niezwykle wstydliwy. Drugi powód jest taki, że kobiety, tak jak tutaj już padło, boją się przyznać do tego, że doświadczają takiej przemocy. Trzeci powód jest taki, że bardzo często te kobiety dały się złapać. Pierwszym takim elementem psychopatów, socjopatów jest uzależnienie ofiary, a uzależniają się w najpiękniejszy sposób z możliwych. Ja osobiście doświadczyłam kiedyś czegoś takiego, że dostajemy piękne prezenty, kocham cię, uwielbiam cię, jesteśmy noszone na rękach. Ta nasza czujność zostaje bardzo często uśpiona. Te kobiety często rezygnują ze swojego życia. Często też spotykamy takich psychopatów, socjopatów w bardzo trudnym momencie swojego życia. Tutaj była o tym mowa, ale to też są takie historie, kiedy jest nie tylko ten związek poprzedni niefajny, ale na przykład, nie wiem, choroba, jakieś problemy w biznesie. Mam przyjaciółkę, która w ten sposób spotkała socjopatę, kiedy jej się biznes walił. On przyjechał na białym koniu, zaczął jej ten biznes ratować. No potem się okazało, że ona zapłaciła za to bardzo wysoką cenę. I to jest często tak, że ten słaby moment, słaby element, ja zresztą opisywałam to w swojej książce, Gra w ludzi, co prowadzi do takiego momentu, w którym my sięgamy po pomoc takiego socjopaty czy psychopaty, że oni się naprawdę nakładają maski i rysują nam jak autentyczny książę na białym koniu. A poza tym jest też takie myślenie, że jeżeli on doszedł do takiego majątku, ma tyle pieniędzy, jest w stanie rzeczywiście zapewnić nam jakiś spokój, no to przecież to musi być człowiek z klasą, tak? A ja zawsze powtarzam, że nieważne, czy jesteśmy na dole, czy jesteśmy u góry, czy są to tak zwane niziny społeczne, ja nie dyskwalifikuję ludzi, nie uważam, że istnieje coś takiego jak niziny społeczne, ale powiedzmy sobie, że tak zwana niższa półka ekonomiczna, że na niej się tylko dzieje patologia. Patologia dzieje się na każdej jednej półce. Problem polega na tym, też opisuję to w moich dwóch książkach i w drugiej, którą obecnie wydałam, Furtka do piekła, że ta furtka do piekła jest mniej widoczna, jak jest wysoko. Mniej ludzi ją widzi, bo ona z dołu mało kto widzi, mało kto wchodzi do tego domu. Mało kto jest w stanie uwierzyć, że ten wspaniały mężczyzna stoi za tym, że z mocnym pudrem do pracy przyszła nasza koleżanka, czy do kawiarni. Czy to są sytuacje, które są wstydliwe dla osób, które doświadczają tego, ale także społecznie ludzie wolą się nie mieszać, bo tak jak tu padło na spotkaniu podczas książki Sypiając z prezesem, że no jednak ta osoba sypia z tym prezesem, jednak to jest małżeństwo, to jest para, to jest związek. Jeżeli w to wejdę i zaingeruję, to w moim przypadku wchodziłam w 4 takie związki. W jeden się tylko udało wyrwać dziewczynę z takiego związku, a w 3 pozostałych tkwią. Straciłam z nimi kompletnie kontakt, ponieważ taką domeną oprawcy jest również to, że on odsuwa środowisko. A odsuwa to w bardzo ciekawy sposób. Na przykład mówiąc, że najbliższa przyjaciółka gorwała. Mówiąc, słuchaj, ale ta twoja, wiesz, Zośka, to popatrz, ona normalnie do mnie pisze, co to za przyjaciółka. Osoby, do których mamy zaufanie, przez osobę, którą kochamy, która jest nam bliska, bardzo często są przez tą osobę deprecjonowane. Tak, my jesteśmy cały czas manipulowani. Myślę, że każdy z nas na tej sali nie musiał przeżyć tak strasznych historii, ale każdy z nas w życiu przeżył manipulację. Pani również wyszła z bardzo ciężkiego związku obronną ręką. Jak to zrobić? Ale to nie znaczy, że nie popełniałam dalej błędów. To nie jest takie proste wbrew pozorom, dlatego że jak to zrobić? No przede wszystkim pamiętać o chyba najważniejszej rzeczy, jaka może być. Niezależności ekonomicznej. Niezależność ekonomiczna jest totalną podstawą dla kobiet, a również jakby takie, ja zawsze to powtarzam, że wtedy, kiedy się zorientujemy, że mamy obojętnie, czy jest to w związku, czy jest to w biznesie, gdziekolwiek by to nie było, jeżeli się zorientujemy, że mamy do czynienia z złym człowiekiem, nie wolno mu tego od razu wytykać, nie wolno jakby od razu z kopa robić afery, wychodzić,
Oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość, to należy to zrobić. Ale jeżeli nie mamy takiej możliwości, to nie punktować, wręcz odwrotnie, uśpić jego czujność i bardzo mocno obserwować, żeby złapać jego najsłabsze punkty, zobaczyć, na czym mu zależy, w jaki sposób wyprowadza majątek, gdzie chowa. No, ktoś powie, ale to już będzie za późno. Już jest za późno. Moment, w którym się zorientowaliśmy, że mamy do czynienia z oprawcą, to już jest moment, w którym bardzo często jest za późno. Ja jeszcze na moment chciałam tylko nawiązać tutaj do Pani przeszłości, bo tak jak Pani mówi, ta sfera ekonomiczna dla kobiet i ta niezależność jest niezwykle ważna, ale Pani na przykład wychodząc ze swojego małżeństwa zostawiła wszystko, tak naprawdę wszystko, na co ciężko pracowaliście. Czy nigdy nie żałowała Pani tej decyzji? Nie, nie żałowałam, dlatego że dzień, w którym podjęłam taką decyzję, to był dzień, w którym lekarz mający pod opieką mojego starszego syna i młodszego powiedział, że muszę to zrobić natychmiast dla zdrowia moich synów. I uważam, że zrobiłam to za późno, bo oni konsekwencje przemocowego domu mają do dziś. Ja myślę, że nie wiem, nie mam kontaktu zupełnie z moim byłym mężem i mam nadzieję, że on wyciągnął z tego wnioski. Ja go w jakiś sposób usprawiedliwiam, bo po latach się dowiedziałam, że cóż, on też był wychowany w taki, a nie inny sposób. W związku z tym gdzieś tam coś powielał. Ja mu życzę jak najlepiej i tutaj nie chcę do tego ciągle wracać, bo moje życie gdzieś tam potoczyło się do przodu, ale to jest tak, że ja to zostawiłam, bo wiedziałam, że zarobię. Ja byłam marką, ja byłam projektantką, ja prowadziłam firmę, którą założyłam przed ślubem. No, nieruchomości, cały ten majątek, który udało mi się dość duży w tamtym czasie, bo takie były czasy, zgromadzić, nie był wart życia i zdrowia moich synów. I mimo, że byłam bezdomna, jakby to nie zabrzmiało, ale no, na wszystko przyjdzie czas i na wszystko przyjdzie pora, to ja tamtego człowieka nie chcę rozliczać, bo myślę dzisiaj z perspektywy bardzo wielu lat, że wiele rzeczy się złożyło na to, że żeśmy się nie zrozumieli. Ja mam nadzieję, że on dzisiaj jest bardzo szczęśliwy, czego mu serdecznie życzę, a ja po prostu mogłam zdecydowanie wcześniej, dlatego o tym mówię, zdecydowanie wcześniej wyjść. Wydawało mi się, że robię to dla dobra dzieci. No, troszkę to było idiotyczne z mojej strony, bo taka pełna rodzina, gdzie dzieci boją się panicznie ojca i do dzisiaj mają z tym problem, a są już bardzo dorośli, nie jest dobra. No, ale jesteśmy młodymi ludźmi. Zawsze powtarzam przy tym, że żeby jeździć samochodem, trzeba mieć prawo jazdy. Żeby wykładać na uczelni, trzeba mieć doktorat. A żeby mieć dziecko, to po prostu się je robi i ludzie nie mają zielonego pojęcia, jak je wychować.